Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię Wam z finansów zagadnienie rent, czyli stałych płatności dokonywanych cyklicznie w stałej wysokości co pewien czas. Gdy mamy zadanie o następującej treści: pewien student zbiera pieniądze na mieszkanie, które chce kupić za 5 lat. Zakłada, że będzie ono wartości 200 tysięcy złotych. Do tego czasu chce systematycznie zbierać pieniądze. Zamierza wpłacać stałe kwoty płatne na koniec każdego tygodnia przez całe 5 lat trwania zbiórki. Roczna stopa oprocentowania tego rachunku bankowego wynosi 10% rocznie. Obowiązuje kapitalizacja tygodniowa. Ile musi każdorazowo wpłacać na rachunek oszczędnościowy, aby zebrać niezbędną kwotę? W treści takiego zadania musimy zauważyć, że do policzenia jest ta renta, czyli ile musimy cyklicznie wpłacać do banku. Czyli A. Zaczynamy od tego, że w zadaniu obowiązuje kapitalizacja tygodniowa, czyli stopa roczna, która wynosi 10% w skali roku, po podzieleniu przez 52 będzie tak zwaną stopą tygodniową. Przeliczona została na tygodniową. Niewiadomą jest wysokość właśnie tej stałej płatności, jaką musimy dokonywać co okres. Tutaj kwotą przyszłą, czyli ile chcemy zebrać za okres 5 lat, to kwota 200 tysięcy złotych. Pamiętajmy o tym, że one mają być dokonywane na koniec każdego okresu i okres ten czasu trwa 5 lat. Gdy musimy to dostosować do częstotliwości kapitalizacji, a więc 5 lat przeliczyć na liczbę tygodni. W każdym z analizowanych lat mamy 52 tygodnie, czyli 5 razy 52 mamy łącznie 260 kapitalizacji, czyli okresów tutaj naliczania odsetek. Stopa procentowa, jak wiemy, wynosi 10%. Wzór na wysokość renty musi być na podstawie wartości przyszłej. Taki wariant wzoru musimy wziąć, gdy płatności są z dołu. Gdy podstawimy wszystkie nasze niezbędne informacje i wartość za 5 lat, i oprocentowanie, i liczbę kapitalizacji, wychodzi kwota. Ta kwota wymaga tylko interpretacji końcowej. Płatność stała będzie w wysokości 593,61 zł. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania
adresu filmu czy bieżącego fragmentu czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.